Bardzo intryguje mnie to. Little surprise. Ej, po dwa złote lola. W końcu ktoś mnie nagrywa, bo cały czas robię to ja. Powódka! Co? Załogo! Jest cała pomalowana tym kolorem niebieskim od tych gaci. Dzisiaj będziemy cały dzień otwierać kule. Kule z automatów. Słuchajcie, no. Jesteśmy teraz na polu namiotowym. I zobaczcie, jak wam teraz tutaj pokażę. Już dużo osób się zebrało. Jest strasznie ciepła woda i jest bardzo czysta, jest piękna, niegłęboka. Dobra, tak wyglądają automaty. Powiem wam, że jest ich bardzo, bardzo dużo tutaj. O, te są fajne, no. Tylko zobaczcie, większość ich kosztuje po 5 jest w ogóle. No, a mamy. To fajniejsze, co nie? Więc po prostu ostro. No, nie mamy na razie. O, ale bardzo intryguje mnie to. Little surprise. Ej, dużo po 2 złote lola. Bo wczoraj było mało. Znaczy dużo. Te squishy są też fajne. Ja chcę squisha. To co będziemy brały? Jak myślisz? Ja bym wzięła jedno z tych chyba. No ja też. To. No. Dobra, a jeszcze zobaczcie, jeszcze jest maszyna z tymi. No. O, jest gęś nawet. Właśnie kaczkę by dało się wyciągnąć. Ja to bym wzięła tą lamę chciała. To jest Fortnite. To tylko za głowę by się wyciągnęło i już. Siema. No i by kaczkę się wyciągnęło. Dokładnie. Zobaczcie, tu już widać jakąś lolę. Już one nam się ukazują. To są jakieś małe babyki LOL, surprise. Niezłe. I to jest chyba ta. I to jest chyba ta. Dobra, zaraz się przekonamy. Mamy jedną piątkę, dobra, lecimy. Dobra, bierzemy Pikachu, czy... Czy może to? Bo to jeszcze chciałaś chyba też. To bierzemy. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, mamy pierwszą piątkę wydaną. Ej. No i jest kulka, wpadła. Co to? Nie! Kaczka! Daisy. Ale te kule w ogóle są jakieś klejące się. Dobra, lecimy z następną piątką. Dobra, lecimy teraz z Pokemonami. O, tutaj będzie ciężej. Zobaczmy, co wylosuje Merson. Mocno. Chyba złotą. Już wyleciała. Fioletową. Dobra, idziemy po kolejną. LOL, surprise na koniec. Dobra. Dlatego teraz... Te squishy, no. Te squishy wydają się spoko. Ja lubię squishy akurat. Mocno. Mocno. O, jest kula. Jest kula. Wyciągam. Na razie wam nie pokazujemy, Mela sobie już coś tam podgląda, ale na razie ja rekwiruję to. To jest. Zaraz będziemy otwierać, fajne? Dobra, słuchajcie, i na razie przerwa w automatach, bo resztę muszę rozmienić, już mamy 3 rzeczy. A tutaj ile się wrzuca? 2 złote, 1 gra. Będziesz chciała jeszcze w to? Będziesz chciała jeszcze w to zagrać? Tak, ja nie gram i też chciałam. A, tu mogę nawet złotówki wrzucać, jakby co. Dobra, chodź, idziemy zobaczyć jeszcze. Idziemy. Mamy jeszcze piłkarzyki Cymbergaja. Tylko trzeba tutaj też wpłacić hajs, co nie mela? Ile? Żeby znaleźć. Chyba 2 jakaś mi się wydaje. A tutaj też jest. Tak, jeszcze tutaj. Tutaj można tak. Jeden złoty. Tak, bo zależy od długości gry, co nie? Ogólnie 1 gra kosztuje 2 złote. Nie miejsce, jest bardzo fajne, bo mamy tutaj wszystko. Jest super woda, mamy fajne pole namiotowe, jest super bar, więc po prostu jest naprawdę spoko. A teraz jeszcze zobaczycie, Mela gra w boksera. Dobra, idziemy wam pokazać, jak jest nad wodą. Ogólnie ta akcja wygląda tak, że dzisiaj i tak jest chłodniej, bo przez 2 dni było mega, mega gorąco. Chyba też będzie zaraz padał ogólnie deszcz, coś mi się wydaje. Ja to już czekam na otwarcie i na kawę, ale ciekawe, czy w poniedziałki też otwierają od 9. Oby. Bo mama nie może bez kawy wytrzymać, ona musi wypić kawę. Tak, ja już tak bardzo czekam, ale ja się boję, Mela, że nie otworzą nam o 9. A ja mam dużo. Trochę się obawiam tego. Obawiam się też tego deszczu, który zaraz spadnie. No dobra, lecimy nad wodę. Rowerka out. Tak się prezentuje woda. Z wody się ciepło. Na razie to czekamy na tą. Na otwarcie baru, ale ja muszę zobaczyć, co godzina, bo mi się wydaje, że on już powinien być otwarty. A, nie wiem, która jest. W końcu ktoś mnie nagrywa, bo cały czas robię to ja. Trzymajcie kciuki, żeby bar był otwarty, zaraz to zobaczycie. Zaraz to sprawdzimy. A ja ale powiem ci, Mela, że wygląda, jakby miał być otwarty o 9. Dobra, słuchajcie, mamy już 4 dwójki, możemy już lecieć z automatami. Zaraz za tą muzykę. Muzyka głośno gra. Lecimy.
Zobaczymy, co wybierze Mela. Co wybierze Mela? Dawaj. Co na początek? Ooo! To będzie dla mojej cioci. Poczekaj, no to będzie chyt. Ona nienawidzi. Pająków. No. Dawaj. Squishy. I teraz gramy w to. Wiem, że wszyscy genialnie się czują na tej wodzie, na tym wspaniałym rowerku wodnym z kierownicą. Wiecie co? Zasnęłam i się opalałam. Ale jeszcze lepiej poczujemy się, kiedy otworzymy magazyn Zaczarowany Świat Sary. Zaglądamy do środka. Juhu! Zaglądamy do środka i sprawdzamy, co jest w tym. Standardowo, jak w każdej gazetce, są te Star Monstery, czyli te małe, śmieszne monsterki, których jest dwa w saszetce. To są te lisaki, które i te bransoletki. Mamo, staw tu zdjęcie. Zobaczcie to. Candy Glow. Candy Glow. To by akurat nam w namiocie pasowało, chyba, co? No, szkoda, że nie odpaliłyśmy. No, dobra, to Mela otwiera, a ja otwieram Zaczarowany Świat Sary. A w najnowszym numerze Zaczarowanego Świata Sary znajdziemy. Proszę bardzo. Sara gotuje kreatywny lunchbox. O, przed szkołą to się przyda. Co tutaj nam Sara? Orzeszki, o nie, daktyle, jabłka i naleśniki. Ola, czy taki boks by ci smakował? Nigdy w życiu. 24 H w kamperze, wow! Tu możecie sobie obejrzeć komiks. Oglądałam. Książki są super, zgadzam się. O, i tutaj jeszcze macie fajną rzecz, bo możecie przysyłać do Sary różne fajne obrazki, które ona pokaże w swojej gazetce. Tutaj przerwa na małe element. Chwila na otwieranie czaderskich kul. Dobra, Mela, mamy tu dwie, jeszcze cztery. Squishy! Squishy, ośmiorniczka, idealnie do tego. Ośmiorniczkę masz? Pokaż ją, ona ładna jest. Jakaś słodka. Pasuje nam tutaj do motywu wodnego. Pokaż tą ośmiornicę. Ale jest taka śliska, prawda? Tak, ona jest taka seria, no. O, jaka fajna. Te squishy są akurat fajne. I to ile kosztowało? 2 złote chyba, to? No. No to te squishy akurat są fajne. Boję się, że reszta rzeczy jednak nie będzie zbyt fajna. Jest jeszcze jeden squish, wiecie? A to jest ten no jak się nazywają, Olka, te kulki z Pokemonów? Pokebole. Ja zawsze mówię Pokemon Ball. Pokebole teraz mamy. Ciekawe, co będzie w środku. Ja nie znam się na Pokemonach, więc ja nie podpowiem, ale na pewno Mela, skoro wybrała Pokemony, będzie wiedziała, jak się nazywa. Małe fioletowe coś. Nie, niebieskie. Moja znajomość Pokemonów kończy się na... Tatuaże. Ale pokaż tego Pokemona, Mela, bo ty go nie pokazałaś w zasadzie nikomu. Dobra, jeżeli mamy tutaj znawców Pokemonów, a wiemy, że na pewno są, bo teraz jest paska, to napiszcie, co to takiego. A tutaj coś, na co czekał świat, czyli LOL Surprise. Kolejna kula za dwójeczka, kula Squishy. Dobra. O, jestem ciekawa, co mamy tutaj. Żółwik! Ej, żółwik! On nam też pasuje do motywu wodnego. Jest fajny, bo rusza mu się głowa, bo wiatr wieje. Czekaj. Żółwnicza. Dobra, tutaj kolejna rzecz i to już było za 5 zł, więc tu musi być coś genialnego. A tutaj są pryloki. O, to jest akurat spoko, jak za piątaka to nawet jest niezłe. Ale jeszcze ma popeczkę, nawet jest Forever Sports, okej. Okay. Proszę bardzo, normalnie jak brylok z Lego wygląda. Proszę bardzo. Bryloczek. Nie, ten akurat jest spoko, ale jak za piątaka. Ale będę miała to przeciaka bryloczek, bo ja zbieram bryloczki. Zbierasz? To chyba od dzisiaj. Nie. Okej. Okay. Czyli Daisy jest. Ale jest żółwik, wiecie co ma? Żółwik ma swoją...
żółwiek ma akwarium. Ja chcę swoją ciocię wystraszyć i mam nadzieję, że to będzie pająk. Oh my god, to nie jest pająk, to jest jakiś patrzcie, szczur. Ale patrzcie, czekajcie, prawda, że to wygląda jak teraz, jak to jest niedobrze i patrzcie, jak to wygląda. Skrzydłami rusza, daj. To wygląda jak niedobrze. Ej, to jest zabawna rzecz. Brzydkie to, strasznie. Ale jak rusza skrzydłami w ogóle. No. Batman. No i ostatnia rzecz, która nas najbardziej, słuchajcie, interesuje, to jest to LOL, niby LOL Surprise. Czy to jest prawdziwe LOL Surprise? No nie sądzę. Kosztowało to 2 złote, coś tam widzę. Jakaś mała laleczka. I zaraz sprawdzimy, jak to się ma do prawdziwych LOL Surprise. Go! Oh my god. No nie przypomina to laleczek LOL Surprise, nawet tych z najmniejszych kul. Bo jest to po prostu tak brzydko. W ogóle to jest rozlana lalka. Oh my god. Gacie to ma w ogóle rozlane. Czekajcie, zobaczymy ją z tyłu, to jakieś mini kucyki. Jest cała pomalowana tym kolorem niebieskim od tych gaci. No, to nie wygląda jak prawdziwy LOL Surprise, więc na pewno to nie jest to, zwłaszcza 2 złote. To nie jestem ja! O kurde, wskoczyła do wody. Żartuję, jest z nami. No nie wygląda zbyt ładnie. Tej lalce tutaj daję 0 na 10. Ja daję 0 na 10. Ogólnie ta Daisy i te squishy dwa mi się najbardziej podobają, reszta to tak średnia. To nie, to ale jest śmieszne. Jeziorem, które nazywa się? Tego nie wie nikt. Stworskie, ja myślę, ale to nie będzie to. Jakieś jezioro w Mazowieckim. Największe jezioro w Mazowieckim. Kto wie, niech napisze. Elo.